Justyna, kochana, nie będziesz szła sama. Justyna, kochana, nie będziesz szła sama. Bardzo dziękuję za to, że jesteście tutaj za każdym razem, za to, że przyjeżdżacie czasami z dalekich miejsc i że możecie być razem z nami tu, blisko. Ja wtedy wiem, siedząc tam na górze, że nie jestem sama i mam was bardzo duże wsparcie. Jak mówią dzisiejsze plakaty, za każdy z nas stoi kolejne 10. Jesteśmy w tym razem. Za chwilę się rozpocznie 6. rozprawa. Mamy nadzieję dzisiaj na zakończenie. Będą już przedstawione ostatnie wnioski dowodowe. Materiał z Sejmu na zaproszenie Lewicy. Justyna 10 stycznia przemówiła w Sejmie i dzisiaj jest dowód przeciwko Justynie. Podpowiadamy, skąd zamówić bezpiecznie tablety. A drugi wniosek dowodowy to jest materiał Oko Press. Zaraz po wyjściu sądu i porozmawiam z Państwem. Odpalam telefon Aborcji Bez Granic numer 2229-2597 i wspieram osoby w aborcjach. Informuję o tym, co mogą zrobić, jak używać żeby... tabletek tak. aborcyjnych. I jak wyjechać za granicę. To nie jest narzędzie zbrodni. To jest narzędzie uwolnienia. Więc Oskar od... Goes to Oko Press. Goes to Oko Press za przygotowywanie materiałów dowodowych. To nie zbrodnia, ciąża nie kara. Chcę aborcji, będę ją miała. Bardzo dużo osób w Polsce pomaga innym osobom w dostępie do aborcji. Mówi, jestem jak Justyna, też pomogłabym w aborcji. Wszystkie jesteśmy jak Justyna! Ja się nie czuję absolutnie w żaden sposób winna temu, co się wydarzyło i dlaczego tu jestem. Uważam, że zrobiłam dobrze. Wobec powyższego wnoszę o uznanie oskarżonych za winną i wymierzenie oskarżonej za pierwszy czyn kary 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 25 godzin miesięcznie. Za czyn drugi kary 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 25 godzin. Ja wnoszę za czyn pierwszy o wymierzenie kary 11 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn drugi karę 2 miesięcy pozbawienia wolności. Fundacja Instytut Ordo Iuris uważa, że taki wymiar kary będzie adekwatny. Nie będąc stroną postępowania, nie ma uprawnień składania wniosków co do kary. To jest sprawa niezwykle ważna, to jest sprawa precedensowa, to jest sprawa, która w ogóle nie powinna się znaleźć na wokalnie w pierwszym sądzie. A Wysoki Sądzie znalazła się na niej, mając w tle bardzo ważne wydarzenia polityczne, zmiany społeczne w naszym kraju, stając się tak naprawdę w istocie swoistym testem dla wymiaru sprawiedliwości i całego społeczeństwa. Proszę o uniewinnienie oskarżonej Justyny Wydrzyńskiej od popełnienia zarzuconych jej aktem oskarżenia czynów. Zgromadziliśmy się tutaj, aby zdecydować o mojej winie. Ja jestem niewinna i mówię tu głośno. To państwo jest winne i zawiodło mnie. Zawiodło i ze Pszczyny, a mieszkam z Częstochowy i miliony kobiet w tym kraju. Wnoszę o uniewinnienie. Dzięki Bogu za Justynę, wiosna, lato, jeszcze zima, nic aborcji nie zatrzyma. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie oskarżoną Justynę Martę Wydrzyńską uznaje za winną tego, że w dniu 24 lutego 2020 roku udzieliła pomocy będącej w ciąży w przerwaniu ciąży, wymierza jej kary 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Wyrok mamy. 8 miesięcy prac społecznych po 30 godzin w miesiącu plus koszty procesu, ale to, co jest najważniejsze, to możemy udzielać informacji każdej osobie potrzebującej. To jest
dla nas największy sukces tej rozprawy. Pan prokurator stoi po stronie opresyjnego państwa, które stosuje przemoc instytucjonalną wobec kobiet, a Justyna stoi po stronie empatii, po stronie zrozumienia i przede wszystkim po stronie tych wszystkich, którzy innym kobietom pomagają. My wiemy, że to był wyrok na zlecenie prokuratora ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który chciał po prostu przestraszyć innych i także w jakiś sposób Justynę ukarać. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Sędzia powiedziała, że uznaje Justynę Wydrzyńską winną udzielenia pomocy. Pomogła kobiecie, która o tę pomoc prosiła. Pomogła kobiecie, która tej pomocy potrzebowała. Za działalność Justyny Wydrzyńskiej należą jej się brawa i wdzięczność, a nie wyrok skazujący. Ten wyrok, choć nie jest po naszej myśli, w żadnym wypadku nie zniechęci ani nas, posłanek lewicy, ani aktywistek, ani działaczek, ani samej Justyny Wydrzyńskiej do dalszego działania i pomocy dla kobiet, które tej pomocy po prostu potrzebują. Dziękujemy! Dziękujemy!